Nazywam się Elżbieta Dębska. Dzisiaj jest 22 kwietnia 2018 roku. Jestem uwięziona na posesji, na której mieszkam od 2007 roku, od śmierci mojego ojca, to znaczy od ponad 10 lat. Zostałam uwięziona w wyniku napadu w dniu 10 listopada 2017 roku. Od tamtej pory, to znaczy przez 5 miesięcy, nie wyszłam z domu. Jestem bez wody, bez prądu i bez gazu. Uwięzienie okazuje się po tym okresie czasu, mam wystarczająco dowodów, żeby powiedzieć, że uwięziła mnie policja. Proszę przestać kręcić to, ponieważ sobie ja nie życzę, żeby Państwo to rejestrowali. Proszę przestać. Nie będzie wszystko... A ja proszę, żeby Pan przestał. Niech Pan robi reportaże sam, beze mnie, dobrze? Proszę przestać. No to już nie kręcimy. Nie! Bo w ogóle tutaj to jest winne, a oni są panowie policjanci, bo byli 20 razy interwencje przy mnie i nigdy nic, skutków nic. Daruś, daj papierosa, ja wiem, ale to nie ma Darek tej papierosa. Ale tam nie... Tu jeszcze pani ma bardzo ważne Cały czas.
było. To jest o, właśnie, tak i dostawa jedzenia. Tak, właśnie. Do pani. Ale proszę te kable może. No. Ja bym chciała pana i pana. Nic się nie stało, no bo. Tu dostawa jedzenia i wszystkiego. Tak zawsze podchodzę. Proszę, pani Jaworowicz, ja kupiłam dla policja wchodzi, nas oskarżą, żeśmy zniszczyli bramę. I znaczy, tam się biją. Nie, ja mam... nie, tylko dyskutują. Nie, rozmawiają. Pani Jaworowicz, pani tu nie widzi. Ale ja się nie dziwię, tylko obraz źle widziałam. To jeszcze tutaj przyczyny główkę na tej bramy metalowej. A policja, no to policja przyczynuje tutaj do pana. No, główka jest niszczona. Dlaczego nie wstrzymał? Główka była otwarta, a i tak, a i tak. Dlaczego? Dlaczego? Obrazy na tej z
złem do zło ale z dobrze, to jest pan, pana mniemaniu. Natomiast co ja widzę? Ja pani pokażę odpowiednie tytuły. Tylko że pan pokaże, ja nie jestem sądem. Nawet a widzę, co jest zrobione, że rozpieprzył bramę. Bo ta brama jest nielegalna. To jest dodatkowa brama, którą założył sobie ten sąsiad. To jest nielegalna brama. Ja ją już wcześniej uszkodziłam. Ale dobrze, chwileczkę, to widać w obrazie. I może byś, jeżeli to pan robi, to pan robi po swojemu. Ja myślałam, że będziemy się dostawać do tej kobiety, że się dostaniemy. Widzieliśmy doskonale, kto to jest. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy kretyn zrobił bramę trzecią. Ale jakby pani redaktor weszła? No to niech będzie, to sobie róbcie sami. To jest właściwa reakcja, to właściwa reakcja. Wejdę, ale nie wtedy, kiedy ktoś niszczy. Pani redaktor. Nie, to jest taka kudeczka, żeby się tu zgłosić. Ja się obraz nie pokażę. Ale oni to samo zrobili. Słuchajcie. Ważniejsze jest chyba życie tutaj człowieka niż taka zwykła brama. Ja rozumiem. Proszę panie, my dobrze wiemy, cośmy tu robili. Ale musimy jednak też pomyśleć. Nie, panie redaktor, jest wszystko. Człowiek nie waży go teraz o bramie. Pan jest bardzo ważny. Ta brama i wszystko jest ważne. Nie ważny jest człowiek. Nie, żadna brama tu nie jest ważna. Wiemy, co robimy. Nas boli to, że tak się dzieje. No nielegalne. Ciągle ulegamy przed nielegalną przemocą. Tak, ludzie muszą zacząć brać sprawy w swoje ręce. Tak nie może być, żeby uwięzić, bo każdego jednego teraz mogą tak uwięzić. Panie redaktorze, rok czasu byliśmy. Dobrze, przepraszam bardzo. Ale ja nie... To jest bardzo szlachetny i wrażliwy człowiek. Ja bardzo to wierzę, tylko głupio, bo obraz oczywiście nie był. A weź, bo pani Elżbieta... Ja chciałam głos. Dobra, ale o tym chodzi. Dokładnie. Nie. Pani Elżbieto, pani nie ma racji w tym. Tej ocenie tej nie pobójcie, to pani wytłumaczy. Nie, już idźcie dalej, już idźcie dalej. Ale to nie może być inwersja. Rozmawiałem z żadnym policjantem tam, bo studiuję poprzednim razem. Policja wypowiada, że z drugimi... No i też to mówię. Pani mówi, Elżbieta może zrobić to samo, co oni robią. No to nie można robić tego samego, co ktoś robi. Proszę, ale oni muszę robić. Obrona konieczna. Obrona konieczna, że trzymanie obywatelskie. Tylko, słuchaj... Jest coś takiego, tak. No, chyba żartujecie. No nie, dostawane są drzwi, żeby nie mogło. No teraz to trzeba nagrać. No to już, o, no proszę, no i weźcie teraz tutaj, nie wejdźcie. Jak mówię, że nie chcę, to był pięć, to jest słowa, nie prawda? So, nie, tutaj przyjdźcie z tą kamerą. Tu przyjdźcie, tu chodźcie z kamerą. A gdzie jest ten pan mały? Przecież to normalnie więzienie jest zrobili, ludzie, no. Gdzie jest ta pani? Że to jest więzienie, to jest kryminał. Kryminał im się kłania i od razu każdego jednego, który tutaj jest. No ludzie kochani. Pani, czy można wejść do pani? To proszę nas puścić. Przez balkon z tamtej strony, bo wszystko zamknięte, no ludzie. To jest zrobione, bo nie słyszę. Proszę zobaczyć tam. Tam, skierować proszę pani, kamerę. Dlaczego my tędy nie możemy wejść? Zastosowane są wejścia. A pani powtórzy jeszcze. Chodźcie, zobaczyć. To jest rzeczywiście zaspawane. Gdzie my możemy w takim razie wejść? Słuchajcie, pani redaktor. Pani redaktor! Moment! Ela! Chodź, ustawimy te drzwi. Elo, którędy? Chodź, ustawimy te drzwi. Poczekajcie, no zobaczcie, tutaj jest rzeczywiście zaspawane. To nie są jaja. Pokaż tam. Tu jest spa, tam tym no. Moment. Aha,
Aha, tamte zaspawane, dobrze. Ale ta kobieta niech mówi, bo jedyna to mówi. To autentycznie, autentycznie zaspawane macie. I to dosyć gruby ten spaw. Na cholery nie otworzysz. Tędy idzie wejść? To jest proste. Tędy można wejść? No na razie nie, bo Ela musi przyjść otworzyć. Aha. Pani się zabezpieczała przed napadem, no i teraz musi otworzyć. Zdaję sobie z tego sprawę. No. Bo Ela tam w ogóle daje. Paranoję, pan zobaczy, jak płoty postawili, żeby ludzie nie mogli dojść. No. Które, jakie płoty jest wybudowane? O kurwa. Żeby nie mogli, żeby ktoś z zewnątrz nie mógł jej pomóc. O kurwa. Około roku temu postawili taki kłodu i sąsiedzi pomagali. Przecież to jest nie... Ludzie kochani, a kto na to pozwolenie wydał? Nie można takich kłodów stawiać. Nie ma takiej, nie ma takiej możliwości przecież. No. Nie ma takiego prawa, które by zadzwoniło na taki kłod. To jest takiej konstrukcji, no, no nie, ona jest... Tak, sąsiedzi pomagali, nie ma, jeszcze nie ma wyroku, a na dzień dzisiejszy już jej się nic nie należy. No więc o to chodzi. Bo już przeszło... No to jaki na właściciela? To Ela powinna, ale ona opuściła, to nas no, ale pełni prawo może zasiadywać. To wszystko pod pozorem, bo trwa spór sądowy, no. Niech trwa, ale człowiek ma co jakieś prawa, prawda? Bo stara, bo bezradna to można. Ale to nie zamknięte. Okej, okej, ale nie róbmy za dużo tematów. Pani zejdzie, pani Elu, bo jest pani Jagoda. Tutaj do nas. Idziemy tutaj do tych drzwi, co można wejść. Ona zejdzie. Tu zejdzie, bo to są jedyne drzwi. A, no dobrze. No, oświetlony potem na tak. Zobaczcie, pies ile nas jest, to nie. A tą dziurę jeszcze wchodzą do kurka. Panie Moment! Kobieta, która gada o ogrodzeniu, wstaje tu, żebym ja widział to ogrodzenie. Już, gdzie są psy? Gdzie jest ta pani? Gdzie ją widać? Niech pani szczerze z tym transparentem. Wcześniej jedzenie było pani Jaworowicz podawane przez tą dużą siatkę. Pani Elżbieta tam wchodziła i przez tę dużą siatkę... Nie, pokażcie to, jak o, to przez było. Tą blachę, o tu. To ja pójdę pokażę, o, tak? Bo ty to podajesz najczęściej. Ale operator musi to widzieć, żeby to rozumiecie, żeby to powiedzieć, trzeba to zobaczyć. No to było ogrodzenie. Tak. Tutaj podawaliśmy. No tak.
Oni teraz zrobili klatkę na dachu, żeby nie można było łatwo, wiecie, dać. Bo to trzeba tam pójść na ten... Nie jedziemy tam bardzo. Nie jedziemy. Ona tu tu. Pani Jebro. Kurde, bo sobie spotu postawić. Oni tu jest taką klatkę. Nie, nie, oni mi to wyzajęło. Jest pani Jela. Proszę, proszę. Proszę. A to pójść może zamknąć. O Jezu, ludzie! Ludzie wiedzieli, że to ważne, co ten operator zrobił, a nie to, co jasne, że tylko co operator. Bo mówię, żeby gdzieś na górę. Nie, ale to my, ja nie wiem. Na górze nie pomieścimy wszyscy. Tam na górze jest salon, to tam szybko. A jedzenie? Też na korytarzu, postawcie w korytarzu. Na górę? Nie, nie, tutaj. Tutaj, bo tu jest kominek. To tutaj się, to musicie, będziecie musieli przynieść. Postawcie to wszystko. Dobrze, kochani. Weź to, nie postaw. Ja uwierzyłam. Teraz pani na temat pani trzeba mówić. No, teraz tak, ale chodzi o to, że my się znamy. Że my się razem przeszli. Ale ja opowiedziałam wszystko, co maltretował. No, rodzinę opowiedziałam. Mordę mu naplułam temu człowieku. Dzisiaj mówimy o pani, bo to jest jedyna okazja. Drugi raz pani Jaworowicz robić na przyjęcie. Więc niech pani wykorzysta tę okazję. Dobrze. No. Gaz. A butla z gazem chyba wyjdzie. Tu jest pani Ela. Pani Ela. No, co zrobiły dziewczyny? Piotrek, gaz na górę? Nie, nie, na dole. Wszystko na dole. One nie chcą wychodzić. Ja się zorientowałam, że oni do nich strzelają z tego. One mają, miały poprzycinane łapy, one miały uszy pomieszczone, one się gryzły, tu jest krew na tym, rzucały się na siebie. I raczej tam. Ja powiedziałam, że coś, ja się nie znam na tym. Coś się potem dzieje, się... które jest poza w ogóle moim, jak mi o nich myśleć. Ja bym mogła być, bo ja się ich nie boję. Ja się ich nie boję. Ja nie wiem, dlaczego ja się ich nie boję. Tylko ja nie chciałam słowa o nich powiedzieć, że chcę mnie zranić. Proszę panią, ja mam prawo do wszystkiego, nie do części nawet domu. Ja mam do wszystkiego. Ale tak, to są dwie nieruchomości. To jest, mój ojciec wybudował 4 domy. Ja tu zaraz dam dokumenty wszystko. Ponieważ my się zdaliśmy z tego samego pokolenia, to ja pani coś pokażę i będzie dla pani to przyjemna. Proszę łaskawie nie odpowiadać na więc tak, to jest te 3 domy z przodu, tam był tylko drewniak. Taki masz. Wie pani, że policja przyjechała, bo ja nie chcę ich widzieć. Dlaczego? Ja nie chcę ich widzieć, bo to oni zrobili. Ja nie, jestem, oni tego nie zrobili. Ale nie ten akurat policjant, ale to zrobiła policja. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieli mi, że oni postawią te kamery, co pani zależy, my postawili pani kamery. To do końca zdejmie. Policja? Tak. Policjanci. Ja mam to nagrane. Ja mam wszystko nagrane. Aha, chciałam powiedzieć, że wszystko co mówię, każde słowo, które mam albo dokument, albo nagranie, ale najlepiej albo świadczenie. Przecież pani to dowodzi w sądzie. Swoją prawo do tych nieruchomości. A co pani zarzuca temu człowiekowi?
w Australii, która twierdzi, że pani uzurpuje sobie prawo do czegoś, co jej się należy, czyli pani ma socę. Proszę panią, kto z państwa widział tą panią? Ja jej nie widziałam od 83 roku. Myśli pani, że ona nie istnieje? Ona istnieje. Ona została tutaj sprowadzona przez tego usarka. Ja mam nagraną. No, proszę używać słowa... Sąsiada, pani wyjechała w 83 roku do mnie, do Francji, dlatego nie mieszkała we Francji, a tatuś szanowny, co się odbudował? Od 76 roku mieszkał. No był wdów pieć, ale pani pomagała z słyszę taką pani koleżanka mi tak. Tak wysyłała Elunia pieniądze. Nie, nie, pani mówiła. A czy może pani zejść stąd, bo pani jest taką dużą biały? Proszę pani, mój ojciec nigdy nie był dzieci. Mój ojciec od 1977 roku dostawał ode mnie alimenty. Które są, on budował, on wybudował jeden pokoik, wynajmował i budował dalej. Wynajmował, to jest jego emerytura. Zabezpieczenie jego emerytury. Tak, dlatego że on, przepraszam, że ja tak powiem, ale będzie trzeba nagrać coś wcześniej, dlatego że mój tata, muszę dobrze to powiedzieć, mojego taty, siostra Kryjewna, była żoną Stanisława Sosabowskiego, syna generała Sosabowskiego. I on nie przyszedł do powstania, miał 18 lat, bo matka tak pilnowała, że go nie przepuściła. Wszyscy jego koledzy zginęli w powstaniu. Wszyscy. Tak, ale to jest odległa historia. Ale nie, ona jest bardzo ważna. Ona jest bardzo ważna. I dlatego mój ojciec wymyślił sobie, że on sobie wybuduje hotel. On sobie wybuduje coś, bo on nigdy od komuny nie weźmie niczego. Zaczął budować. Po wojnie wszyscy mieli po 49 roku mieli nakaz pracy. Ja rozumiem, ale ten... ojciec, przepraszam, wybudował z papierów wynika te nieruchomości na cudzej działce. Nie, ja mam testament. Ja mam testament matki Małgorzaty Bylickiej, ona się nazywa moja, muszę to podać na nazwisko, moja macocha, moja była macocha. A pani, która jest obecnie w Australii. W tym testamencie jest napisane po śmierci męża. Że ona ma męża, pani ojca. Nie, nie, jej męża. To jest matka, to jest moja matka. Tam jest każdy matka. Ja przetłumaczę. Ja już czy możecie przestać prywatnie państwo mówić? Ja mogę pożegnać państwa uczelnie. Jak macie tak zadać, to nie tylko nie pomaga, ale bardzo przeszkadza. My nie wiemy, co pani ma do powiedzenia. Troszkę radość, nie? Muszę sobie mieszkać tutaj. Tam ja bym chciała te rodzinę. Na jakiej zasadzie prawnej pani tu mieszka? Czy pani ma tytuł prawny do tu mieszka? Nie, nie mam żadnego. Mieszkam na zasadzie prawnej, czy mój ojciec, żeby zapewnić, nie miał rozwodu z moją mamą, jak zaczął tutaj budować. W związku z powyższym zapewnił sobie pełnomocnictwami notarialnymi całą posesję. Ta posesja Była od początku... 2005 metrów. Właściciel notarialny tej posesji, właściciele notarialnej, mu zostawili tą posesję razem ze wszystkimi kobietami, które były na tej posesji. Czyli tatuś miał kobiety na posesji. Miał 6 kobiet. 6 ich było. Szczęśliwy człowiek. Prawda? Nie doszło teściową, nie doszło żonę, jej siostrę, dwie wnuczki tych państwa. Gdzie oni się? W tym domku 40 metrów, zaraz pokażę zdjęcia, w tym malusieńkim domku 40 metrów w podstawie. Jak on tutaj zamieszkał w 76, którą jest pani? Z panią Gorzatą Bylicką, z młodszą córką właściciela. Z Sosabowskim związaną. Nie, nie. No to po co pani nie w Sosabowskim? Bo to mi było potrzebne do tego silnego. No to bardzo daleko. Konstrukcja bardzo złożona. To niech pani mi to uprości, bo ja chcę wiedzieć. Na skróty. Jaki pani ma tytuł do tego i dla jakiej zasady i dlaczego pani jest uwięziona, bo nie mogę tego pojąć. Mam testament właścicielki, której ona pisze, że domek, bo wtedy był to domek. Mały
domek w głębi ogrodu, który buduje Ryszard Dębski. Czyli pani tatuś, tak. Nieżyjący. Nie, dzisiaj nieżyjący, to jest z 81 roku. Nie taki stary. No. Zostanę. Buduje on, bo to jest najważniejsze, buduje ze środków własnych i ona mu to daje, dlatego że ani ona, ani jej mąż zmarły, nic do tego nie mają i jej córka, która jest spadkobiercą na tej działce, się na to zgadza. No ale to jest problem do, dla sądu. Oczywiście. A to, ale dlaczego pani jest uwięziona? Jak to się stało? Dlatego, że ja wpadłam w szpony, teraz się okazuje, w szpony tego gangu przy reprywatyzacji, który działał. Ale na kto się tutaj uwłaszczył, a pani chce dowiedzieć, że to pani ma nie, ja nie mam, ja nic nie mam do udowadniania, bo ja mam wszystkie dokumenty w porządku. No to skoro tak, to dlaczego ktoś panią więzi, zamyka, a pani łoza siedzenie występuje? Dlatego, że trzeba, mój tato się rozwiódł z moją macochą i nie zdążył zrobić podziału majątku. No to zróbcie teraz podział z tą panią z Australii. Cóż, już jest sporo, znowu. Tylko trzeba, żeby ona istniała. A ja jej nie ma fizycznie? Jej fizycznie nie ma. Ja na nią czekam od śmierci mojego taty, od 2007 roku. Tutaj, i pani chce zasiedzieć to. Ja mam prawo do ja jestem spadkobiercą mojego ojca. A mój ojciec miał wszystko, bo wszystko jego na podstawie dokumentów, które posiadam, jak i również planów budynków zatwierdzonych, jak i również faktur i tak dalej, bo on tu mieszkał. Ale to wszystko jest przecież nie do pojęcia dla kogoś takiego jak ja. Ja pani rozumiem. Musi tego dowieść w sądzie. Ten sąd ma możliwość zinterpretowania dokumentów, na podstawie których pani się czuje właścicielką. Mhm. A tutaj mamy pana, który przeciął budkę, nie mniej, nie więcej i wrócił nas. Dlaczego? Zrobiliśmy ten film. Ale czy mogłabym zaprosić, żebyśmy, bo ja chcę dokumenty pokazać. Zaraz, proszę pana, proszę pani, ja dokumenty na pewno obejrzę, ale myślę, że powinien to zrobić sąd jednak. Ale to jest w sądzie wszystko. No to dlaczego pani jest i przez kogo więziona? Przez gangstera. Zwykłego gangstera, złodzieja. A który to jest ten pan, co zaskał? Tak. To jest pani sąsiad. To mój sąsiad. To sąsiad, a nie gangster. Nie, proszę nie pana. To jest gangster. To jest gangster. Dlaczego? Ja powiem, pani... dlaczego rzucił się, napad rzucił się, dusił no pani Filipa. Wybił nam, wybił okno, ja już opowiadałam to pani redaktor. Samochód mi zniszczył. Ukradł samochód. Ale czym jest pełnomocnikiem ten pan, którego nazywacie tak pieszczotliwie gang? Proszę pani, ten pan nie jest niczym pełnomocnikiem, ten pan, niejaki pan Wiadoń, ale to muszę powiedzieć. Chodzi pan Wiadoń. Rozumiem. Ale ten pan ma pełnomocnictwo od mojej macochy. Macocha w Australii. W Australii. Jakiś pan B ma pełnomocnictwo i wynają pana, którego pan nazywa gangsterem. Tylko, że to pełnomocnictwo nie ma żadnej wartości prawnej. To pani ocenia, ale być może nie, ono ma. Musi być notarialny. Ja znam ten dom, bo ja wiem, co mój ojciec miał, dlaczego mój tata działał na pełnomocnictwa ze względu z problemów osobistych, nie mając rozwodu z moją mamą. Już bardzo skomplikowana się poddaje i nie będę tego zgłębiać, zwłaszcza w krótkim reportażu. No oczywiście. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest złamanie prawa. Ja tak? Mogę powiedzieć. No nie, tam tak, w studiu dobra. Będzie. Złamanie prawa, gdzie jest odłamanie prawa. Czyli będzie problem, dobrze. Złamać to powinno. Którego nazywa ten był usadkowy. Nie, oni bardzo dzisiaj dużo przegrali. Ale jak tu jest drannik, nie pan wierzy. To jest szubrawiec. Ale pani Elżbieta też widzi, kto to jest. No, bo to widać. No, to jest dobrze.
Jak jest dobrze, jak nie jest dobrze, bo nie jest słowo. Proszę mnie posłuchać. Ale ja słucham panią, no. Muszę coś zrozumieć, to jest za trudne. Jakaś sprawy są złożone w sądzie. W terminie jak należy. Mojej macowy nie było tutaj od 83 roku. To znaczy po 20 latach straciła prawa do posesji, po 30 latach straciła wszystkie prawa. Muszę sobie zrozumieć zimno w nogi. No, ja to ledwo żyję. I wpadł sąsiad na pomysł, żeby ją tutaj ściągnąć. Była, tu widziała pani. Tak, mam na czy pani kiedy zna macochę swoją? Tak. Znam. Kto to jest ta pani? Chodzi mi o opis. Ta pani jest urodzona w 41. Nie o to mi chodzi. Czy ta pani jest właścicielką formalną? Nie, tego nie. Formalną tak. W aktach notarialnych ona jest właścicielką, bo mój ojciec na nią zapisał. No to, to jaki pani ma tytuł do tego? Rozeszli się w czasie małżeństwa. Aha. Było zapisane. Rozeszli się i po rozwodzie nie było podziału majątku. No to trzeba było zrobić podział majątku. Ale ja próbuję to zrobić. I dlatego pani siedzi i chce się pani zasiedzieć. Jakoś. Nie, ja nie chcę, ja mam zasiedzenie. Ja zasiedzenie mam. Tylko nie ma podziału majątku. Tylko nie między ma panią a macochą. Nie ma podziału. Która jest w Australii. Tak. No to nie wiem, to pan to rozumie. Proszę pana, młody pan, przepraszam, bo nie jestem to na tych stopniach. Pan coś rozumie. Na razie jestem zdolny, dziękuję. Na jakiej postaci? Jeszcze na posesji prywatnej? Proszę pana, ja jestem tu właścicielem. Czy mogę powiedzieć? Niech pan zapyta właśnie, a nie ona pozwoliła nam wejść. Tylko proszę jedzenie i wejść. Proszę państwa, proszę wejść do domu. Zapraszam pani do domu. Proszę wejść do domu. Proszę wejść do domu. Proszę wejść do domu. Proszę wejść do domu. Proszę wejść. Ale no, jestem poszukiwany po pokazach. Pani nie chce mnie wygonić, tylko wpłacić się będę szokę. Jeśli pan odmówi okazanie, to proszę. Dobrze, tutaj mnie nie obchodzi dialog, bo nic nie proszę. Prywatna posesja, ludzie kochani. Zabierzemy. Proszę, byłem z moją macochą, to jest nie tutaj. Miałem 5 roku, widzę ją w 2004 roku. Zmarł w 2007 roku. Zaraz po śmierci ona do mnie zadzwoniła. I powiedziała do mnie, ja mówię, Małgosiu, przyjedź, bo trzeba załatwić. Małgosia, to pani z nią była w dobrych stosunkach. Oczywiście, cały czas ja no z nikim jest ten straszny dlatego, problem. Że ci państwo, sąsiedzi, pisali się na księgę wieczystą tej posesji. W jaki sposób sąsiedzi? Po znajomości. Oni mi nawet mówią po znajomości od 10 lat, jaki będzie wyrok sprawy, że ja wszystko przegram. Ja mam 100 spraw przeprowadziłam różnego rodzaju i faktycznie ja wszystko przegrywam. Ale oni, dlaczego? Dlatego, że oni mi powiedzieli, ci sąsiedzi, bo to nie tylko ci jeden usarek, powiedzieli mnie, że oni mają takie znajomości. Ale proszę pani, ja nie jestem w maglu. Ale proszę się posługiwać jednak jakimś, wie pani, no, wiarygodnymi danymi, a nie opowieścią, która brzmi jak z magla. No, oni mi powiedzieli, że mają takie. Na jakiej podstawie mamy wierzyć, że z powodu tego, że jakiś sąsiad coś powiedział, to pani wszystko przegra. No błagam. Ale niech to pani zrobi, to mi pani Zaborowicz. Pani Zaborowicz. To jest. Dobrze? Ale to nie jest. Nie. Ten sąsiad. A w dodatku policja to bezprawie popiera.
Na tym polega. Proszę panią, tu jest problem. Ja jestem w więzieniu, żebym ja nigdy nikomu nie powiedziała, co tu w tej jeszcze tych dokumentów nie pokazała. O to chodzi. Ale sąd, proszę panią, nie dopuszcza mnie do tego, żebym powiedziała. Zostałam uwięziona po to, żebym nie powiedziała. Ja nie mogę wyjść. Dlatego, że oni poszli, podstawili aktorkę, podstawili aktorów tutaj, poszli do sądu i ta aktorka opowiadała głupstwa, że ona nie uczyła. Pan to zna? Tak, nie. Nie, pan, to nikt tego nie zna. Ktoś udaje inne osoby. To inne osoby, podstawione. A co ta osoba, ta aktorka zeznała w sądzie? Rozbieżności z tym, co jest. Proszę pani. Ale krótko. Co ona powiedziała w sądzie, że ona mnie zamknęła. Rząd już zapytał, co ona mnie zamknęła. Ona powiedziała, że ona mnie zamknęła i że jeśli ja wyjdę, to ona mnie więcej nie wpuści. I dlatego pani jest tutaj zamknięta? Czy kto panią zaspawał tu? Zaspawali ci sąsiedzi. No, jaki tytuł pokazali policji, że mieli czelność zaspawu? Żadnego nie mają. Rzeczywiście wy coś znacie, panowie, tę sprawę? Wiecie, że to jest jakaś samowola? Samowola. No tak, policja się zajmuje nie tym, tego trzeba. Przepraszam pana, jaki pan cały czas spisuje. Artykuł 15. Ale pan jest rzeczy policji, tak prawdę mówiąc. Pan jest na prywatnej posesji. Czy właściciel pana wołał tutaj? Czy właściciel pana tutaj wołał mi, że ma pani nie pełniować? W jaki sposób do tego wołał? W którym roku to było? 10 listopada. Wyraźnie mówi, że tyczy się policji, a nie obywateli. Absolutnie nie. Ludzie tylko i wyłącznie urzędnicy. Tak naprawdę mówię. Zgodnie z tym, w jaki sposób zostało to napisane. Na podstawie na dodatek prawa morskiego międzynarodowego pana na morzu kontroluje pana straż graniczna, powiedzmy tak, i nie jest napisane w ustawie o dowodach na prawo. Jest napisane, że ma prawo kontrolować każdego, kto przekroczy granicę. Ma prawo, tylko ma prawo. Tak, no i na ma prawo, ale nie każdy musi wyrażać zgodę na to. No nie musi, wtedy są konsekwencje. Sądzę, że sprokurowali to sąsiedzi, żeby nie dopuścić panią do sprawy sądowej, rozprawy, która o czym mogła zadecydować ta rozprawa? Bo ja mam wszystkie dokumenty w porządku. Że pani może w zasiedzeniu udowodnić, że to jest pani własna, bo na razie tego tytułu takiego mocnego pani nie ma. A kto ma cała drużyna policyjna wybierała? Muszę zobaczyć, ile to mówimy. Ile to kosztuje? O właśnie, taka sankcja policyjna. I to zawsze tak. Dzień dobry panu. Jak samochód popsuli, jak samochód. Po 3 godzinach. To na to zapłaci. Jak ono. To są takie sprawy. Jest okrót ochronny do Marka. To jest brzmiające. To masz prawo, mówisz. Nie tak jak wniosek. A jeżeli by nie miał w Marce, chodzi o to, żeby ja nie powiedziała pani na prawo. No ale wy również nie... Ilu panu zdrowiczy? Ilu? Nie, proszę pani. No, bo jeżeli pan w jedną stronę działa, to... Pani, jak na przykład ja, niech siedzi na białą łączę, bo wreszcie przeszedł, ale nie tutaj, w prywatnym więzieniu. Nie trzeba prawa przestrzegać. Ale proszę pana, nie udowodnicie jej, że popełnia, to jest niewinna. Tego nie rozumiemy my społeczne w Polsce. No, coś teraz. Nie, pan nie, ale to jest trudne, że policja jest niedoszkolona, bo nie śmiem przypuścić, że tu jest ten problem, że to tak, żeście się wmieszali. Ja robię reportaż. Każdy raz sobie zbika jako rodzice. Tak trzeba się wylegitymować. Tak wiem, ale pan zarodzie tego, ale ja mam legitymowana jest na twarz. Potwierdzamy, że to było. No jest też ja. I robię reportaż do programu Sprawa dla reportera. A widzę, że jest tu
dziwne rzeczy się dzieją, jedną rzecz, której nie podoba mi się, że państwo te bramy. Ja też. Uważajcie, na 5 punkty to 5 złotych. Na dodatku myśmy przywrócili stan prawny, w którym... A skąd pan wie, jaki jest stan prawny? No, znaczy, bo ja wiem, że nie wolno nikomu zabrać dostępu, że każdy może zaprosić gości, jeżeli jest tylko posiadaczem lokalnym. A pani jest posiadaczem lokalnym. Posiadaczem jest i to posiadanie jest chronione i zostało ograniczone przez ruch kolczaski dodatkową bramę. Nie może obca osoba trzecia decydować o tym, kto kogo się odwiedza, a kto nie może odwiedzać. Proszę zauważyć, nie zadzwoniono do tego dyspozytora. I on powiedział, że mogą być dwie osoby dostawane. I tylko dlatego, że Boże, chory jest jeden rozwój, inaczej musieli w domu podawać przez głowę. A normalnie wy podajecie pani jedzenie przez płot, tak? I są nagrania z tego. Może wyjść, to czy jak wyjdzie, to się rzuci. No o to chodzi, to znaczy to jest, zamierzają ją bezprawnie pozbawić posiadania. Bo jedyny sposób, żeby pani zakazać wyjścia tutaj po wyjściu, to jest wylegiwanie się tytułem prawnym, czyli wyrokiem eksmisji z klauzulą wykonania, czego państwo nie mają, więc próbują w sposób... Państwo sąsiedzi. Tak. Czy pani, która jest macochą? Wszyscy po kolei. Myślę, że ona jako mocodawczyni, a oni jako wykonawcy chcą ją pozbawić posiadania w sposób bezprawny. Czyli czekają na to, aż wyjdzie, utrudniają jej życie i jak wyjdzie, to już nie wejdzie. A czym utrudniają jej życie? Dlatego, że się no tym, że nikt tu nie może wejść, odcięli jej prąd, odcięli jej gaz i odcięli jej wodę, co wyczekuje znamiona przestępstwa. Wpisali się na księgę wieczystą, którą główną, którą mój ojciec podzielił. No tam oni generalnie. Się wpisali tam na główną księgę. Jak można się wpisać komuś bez tytułu przeżywania? Ja mieszkałam za granicą w Egipcie. To wy w Polsce wiecie. Ja nie wiem, jak się można wpisać. Ci tam są wpisani na księgę wieczystą 2005 roku. Ta działka nie istnieje 2005 roku. Od 2005 roku, bo mój tata podzielił. Sprzedał część. I ci pani bym przeżywali. Ale proszę. To niech sądzi rozwiązać. Natomiast ograniczenie posiadania. Ale ja się pani pyta, dlaczego? Więc ja mówię, dlaczego? Ja tutaj nie wiem, bo może tutaj jest teraz temu dodać się. Pani jest bardzo wykształconą osobą, pracowała we Francji. Pani ma obywatelstwo francuskie. Kupa polityków się oczywiście tak, podjedziemy później, tak, jak się to wszystko chcą. No tak, już sobie jesteś. Ja ci zadzwonię. W Polsce. Jest pani Polką. Jestem spadkobiercą po moim ojcu, który nie zdążył za swojego życia podzielić się ze swoją byłą żoną wspólnym majątkiem. Współczuję, ale to przyjechałam po jego śmierci i złożyłam wszystkie dokumenty do sądu, to znaczy podział majątku. O podział pani wystąpiła. O podział majątku. Moja macocha wystąpiła o nabranie praw do spadku po moim ojcu na tą posesję. Wystąpiła do sądu. Sąd jej odpowiedział, że ona ma się podzielić ze spadkowiercami Ryszarda Dębskiego. Pani Katusia. Moim, tak, a nie, ona nie może być spadkobiercą po nim ze względu na to, że jest rozwiedziona. W związku z tym, ponieważ mój ojciec mieszkał tu sam, a mojej macochy nie było, sąsiedzi... A gdzie ta macoszka? W Australii, w Australii. To znaczy, bo to było małżeństwo, że ona w Australii odczuła? Takie było małżeństwo na papierze. Dlatego, że to było jego. To było jego, a to z kim mamy rozmawiać z drugą stroną? No bo czy... Nie ma 30 ponad lat, pani. Od 83 roku. Od 30 lat, jak mówiłam przed bramą. Ale tak, ale ja nie powiem, bo jestem bardzo mądra.
No nie, no nie. Pani redaktor, macocha, pani Ela widziała się z macochą swoją ostatni raz ponad 30 lat. No właśnie, nie wiemy, ale w każdym... Ale pani istnieje. Być może nie istnieje, a skąd my możemy wiedzieć? Mogę dokończyć. Nie wiemy, czy żyje. Ale ja poszywam nogi. Ale mogę tylko dokończyć to jedno zdanie. Zapraszam. Więc ci sąsiedzi, ponieważ mój ojciec był w podeszłym wieku, był dużo starszy od mojej macochy, to już w tym wniosku, że to jest do ukradzenia bardzo łatwo. I ukradli, oni ukradli po prostu za jego życia. Pozwolili. A on jeszcze widział tę kradzież? Ja teraz się zorientowałam, patrząc we wpisach hipotecznych, że on został okradziony za swojego życia. On nie wiedział. On jak zaczął sprzedawać, typowy w Polsce sprzedał najpierw ten pierwszy budynek, zaczął chorować, sprzedaje drugi budynek. Zaczyna jeszcze bardziej chorować i już nie mogę trzeciego sprzedać, dlatego że umiera. 17 A pani godzin. Gdzie wtedy jest? We Francji? Ja tutaj przyjeżdżam, tylko ja nie wiem, że jest sprzedane, dlatego że on miał zabronione, my żeśmy mu zabroniły. Jak sprzedał, to miał pieniądze. To nie, ukradzione wszystko. Wszystko? Wszystko. Ale to nie dotyczy. To wygląda na to, że pani ma obsesję. Nie, no nie. Ale to są dokumenty. Antynotarialne. Ja nie zgłosiła sprzedaży wtedy. Ale ja nie mam co zgłaszać, dlatego że to jest sprzedane, normalnie sprzedane. Ja miałam się podzielić z moją macochą, załatwić sprawę i z nią rozmawiałam, prosiłam ją po śmierci ojca, żeby ona przyjechała tutaj. Ona do dziennie od 2007 roku nie przyjechała. Rozumiem, o, jej nie ma, jest jakąś mityczną pani macochą, no. Ale pieniądze nie były mityczne. Proszę on to sprzeda i widziała pani jakiś ślad. Nie, ja nie wiedziałam, ja się po jego śmierci zorientowałam, że on sprzedał. Dlatego, że tu jest 4 domy, tu nie jest 3. Ale w jaki sposób, jak sprzedał człowiek przy zdrowych zmysłach, to stracił przecież to duże pieniądze przy tych dużych domach. Oni ukradli. A nabywcy gdzie są? Chodziło o to, oni mieszkają tutaj. Chodzi o to, że to są słupy podstawione. Czyli ci sąsiedzi kupili od tatusia. Tak, dlatego oni nękają, bo to są podstawione słupy. To są podstawy. To jest kombinacja niezła. Ale słuchajcie, ale to nie o to chodzi. Moja sprawa. Ja bym się skupił na ograniczeniu posiadania. Tak, tylko. Moja sprawa, moje dokumenty są wszystko w porządku. Widziałaś, ale to chętnie, bo tak, widziałam efekt końcowy. No, ale czy muszę zasiąść? Nie. Zostawcie panią redaktor tutaj z panią Elą. To obstrukcja, bo ja z tym wyczekam na to, żeby mi wysłali pół roku. Panie, nie chcą pracować. W ogóle nikt tam ani nie by nie mógł powiedzieć, się zastanowić, że nie można utrudnić dostępu do mieszkania zajmowanego przez posiadacza na tych ludzi. Nie można, bo to trzeba na to działać. Ale my nigdzie nie idziemy, my jesteśmy na terenie. Na terenie jesteśmy. Policja ma takie uprawnienia, żeby legitymować osoby, nawet na terenie prywatnym. A my się znamy. Jesteście uczestnikami interwencji. My się znamy, tak, było ostatnio. Ostatnio. Także Paczkowska. Proszę podać imię na pole, damy swoje personalne. To wszystko. I po tyle. Do tego robię. Kiedy myślę, że to będzie skończone. Widzę pan tutaj, proszę, zapraszam. Nie ma sensu naprawdę o tym. Nie, no nie będziemy się bawić. Dlaczego? Daj spokój. Dzień, co? Już kręcili, bez przesady. Śmiech na sali po prostu. Żenada. Nie wiem, piwo tu pijemy, piwo czy co? No proszę, nie być wulgarny. Ale dlaczego? Ale ja mogę sobie mówić, co ja sobie chcę. No, tak, do pana nie jestem wulgarna. Nie, proszę pana, bo panu nie ubliżam, także ja mówię sobie, mogę co chcę. A pan nie da mi wyjść. Nie,
jeszcze jestem na interwencji. Tylko wie pan co, mogę coś prywatnie powiedzieć. Śmiem twierdzić, że państwo po prostu działacie, przekraczacie troszkę swoje uprawnienia. Nie, nie, niekoniecznie chcę mówić, skąd ja jestem. Na jakiej podstawie pan? Dlaczego? No przecież to panowie policjanci są. Nie są też postronne i jest rejestrowanie. A to są osoby z grona moich bardzo dobrych znajomych. Nie mam nic przeciwko. Ja bardziej się pana obawiam niż tych tutaj, co nie mają granatowego uniformu. Ale wie pan, ja mam kolegów policjantów, więc oni mi wytłumaczyli, w jaki ośrodek trzeba podać podstawę, na jaką okoliczność? Zaraz, sekunda. Aha, do korespondencji. Ja to nie jest jakiś obcy, tylko kumpli mam policjantów. Zadzwoń, zapytaj się naszego. Ja w ogóle nie jestem szkolowany, tylko mówię, który jest wyższy stopniem, tak? Na jakiej podstawie w ogóle to jest usłyszane? Brama, tutaj jest interwencja. Ale ja jej rozkazałam. To była, proszę pana, na słowo honoru już dawno. Cześć, Daniel, mogę się zapytać się kłowę, bo mnie pan spisuje policjant. I teraz pytanie, czy ja muszę mu podać, a to nie jest korespondencyjny. Wszystko się zgadza. W ogóle nie chcę podawać adresu. To musimy mieć, kto był na miejscu. Mam. No i to jest podstawa. To rozumiem. Muszę? Ja mam takie pytanie, panie Ikonowicz. Czy ta brama była dobrze umocowana? Bo ja widziałem, że ona strasznie luźna była. Na bramach, ale ona się ledwo trzymała. Halo. To mogła zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu, tak? Nie, bez przesady. Najwyżej ja już się dwa razy pokułem tą bramą. A przez płot nie będzie skakać. Nie pamiętam. Nie zaogniajmy tej sytuacji. No ale wie pan, no ja nie... Policja ma prawo na takie sprawy. Policjant pani powiedział, na jakiej podstawie, tak? Była interwencja, jest interwencja przeprowadzana. Jesteście państwo uczestnikami tej interwencji. Proszę podać dane personalne. Posiada pani dokument, będzie szybciej po prostu. Tak. Teraz o, wszyscy już? Ale wszyscy już? Wiesz co, ja bym chciała powiedzieć, że on jest odwrócony, ale... Następnego razu, no. Hip, hura! Hip, hip, hura! Hip, hura! Hura! Jak na dobrej wycieczce. Dziękujemy, do widzenia! Dziękujemy, do widzenia!